Dobar dan! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dzień dobry, meldujemy się tuż po trzeciej przy porannej kawce, śniadanku i spakowanych walizkach. Jechaliśmy właśnie na parking, na którym będzie notować nasz samochód i pan prowadzi nas rowerkiem, gdzie mamy zaparkować. Dzień dobry, za chwilę, już za momencik, już za sekundkę odlecimy daleko za granicę naszego pięknego kraju. Gdzie lecimy? Do Czarnogóry, tak pierwszy raz. Montenegro. Dla nas kierunek. Także zwiedzamy i zabieramy was już ze sobą. Odprawiliśmy nasze walizki, przeszliśmy kontrolę celną, a teraz podeszliśmy pod naszą bramkę, gdzie już widać samolot, na którego pokład zaraz wyjdziemy po tych oto schodkach. To jest nasz samolocik. Wsiadamy i lecimy! Wylądowaliśmy! A u nas już taki wrzesień, nie? A tu cieplutko. Odebraliśmy bagaż i jeszcze zanim znajdziemy nasz transfer, lecimy ogarnąć kartę do telefonów, bo jesteśmy poza Unią Europejską. O, to jest ten kiosk. Kupiliśmy kartę, później sobie zainstalujemy. Na razie lecimy szukać autobusu. Busu? Busa? Nie wiemy czego. Jesteśmy w Czarnogórze i są palmy. O, i jesteśmy u pani Regobis.
pani nas pokierowała, drugi autokar z napisem Budwo, bo do tej miejscowości jedziemy. Zameldowaliśmy się teraz. Wnosimy walizki. Idziemy do pokoju. Czwarte piętro. To tak wolno. What? Pięknie. I ja już pierwszy co idę. Na tarasik. Ja! Jaki fajny. Siema. Masz kartę? Jesteś wieczorem na górze. Mam. Wow. Rafał już otworzył tarasik i po prostu widok jest niesamowity i w ogóle to, jakie wrażenie pierwsze zrobiła na nas Czarnogóra, to nie wiem, czy jakiekolwiek, czy kiedykolwiek aż tak duże wrażenie coś na nas wywarł, jakiś widok tak, nie, tak nie, szybko. To jest naprawdę przepięknie tutaj. To teraz zobaczyliśmy do tej pory przez szybę. Odpoczniemy trochę i zaczniemy zwiedzać, bo jest mega, mega pięknie. Zobaczcie nasz widok z tarasiku. Tu sobie będziemy siedzieć i wśród takich pięknych daszków podziwiać widoki. No jest niesamowicie. Tuż nad nami basen, na który chyba zaraz wskoczę. Jest przeuroczo. Serio, no jaram się. Ogarniamy się i zaraz wyciągniemy karty, żeby się połączyć ze światem. Odświeżyliśmy się, trochę rozpakowaliśmy i wbijamy. Ruszamy na basen. Na basen! No, gdzie bez basenu? Na dachu, przypominam. Tym razem basen jest nad nami. No to uczułam wakajki. Po prostu szam. 10 na razie. Hi. Ale pięknie. Tu się będę mały. No, cudnie. Widać, że będzie mój brzuch pod górą. O! No to śniadanka tu mamy. Jak za gorąco mi też. Bijamy do wody. Nie, ja będę ryczeć. To jest tak pięknie. Jak tu jest pięknie. O, tu też. Rafał. Na co boisz leżaki? I co? Bajkowo. Trzymaj. Trzymaj. Chodź, Grażyna. Tu jest bajecznie. Tylko uważaj ostrożnie, bo jest ślisko. I tu spadnie, tu jest spadek wysoki. Nie będę tego stawiać, ale tutaj. Coś pięknego. Przysięgam. Nie. Coś pięknego. To się nie zdarza. Wczoraj na pracy byliśmy. No właśnie. Nie, no hit. Drinek? Jakiś drinek? Drinek? Drinek. Jakie fajne akwarium. Ciekawe, co w nim pływa. Ale to jest hit! Nie, to trzeba ogony przynieść. Thank you.
przebraliśmy się i wychodzimy na miasto. I tuż obok nas przepięknie rośnie sobie winogrono, przy ulicach granaty, figi. No totalnie, totalnie coś innego niż u nas. Oliwki? Albo coś kompletnie innego. Ale się przyglądamy. Albo po prostu wszędzie już widzimy jedzenie, bo jesteśmy tak głodni. Zbliża się 16, także zaraz czas na jakiś obiadek czarnogórski. Jak tylko zobaczyliśmy jedzonko, to od razu się zatrzymaliśmy tutaj przy pierwszym miejscu. To i będziemy testować i jest śmiesznie, bo wszystko jest tylko po czarnogórsku. Nic nie rozumiem. Nawet nie wiem, co zamówiłem. Ale kola to kola. Oczywiście robiliśmy jedzeniowy research, ale już nie pamiętamy nazw totalnie tego, co chcieliśmy zjeść, a jesteśmy koszmarnie już głodni, więc zamówiliśmy trochę w ciemno, ale spodziewamy się, że to będzie jakiś burgerek. No ja szukam. Pleskawica z luką i pleskawica z luką na kajmaku. Jeszcze my to dostaniemy. No, jesteśmy zachwyceni. Jeszcze no, lepszy niż zwykły burger. Ale no... Konkretnie. Jemy na pół. Tak, pół na pół, bo to są dwa różne rodzaje. I już z placerkiem sobie idziemy. Spalamy na bieżąco. No, pycha mi chyba bardziej jeszcze smakuje to z dodatkiem sera. No, ten serek jest przepyszny. Ale to też naprawdę dobre mięsko. I idziemy sobie w stronę wody, ale po prostu no, cały czas się rozglądam wszędzie naokoło, bo widoki są niesamowite. Chętnie, chętnie. Ale zobacz, zobacz teraz, patrz. What? Te chmury są niżej niż góry. Właśnie przywitaliśmy się z Adriatykiem. Ekstra. Co prawda teraz nie mamy butów do pływania przy sobie. Kostiumy mamy, więc może na wieczorną kąpiel się jeszcze skusimy. Ale na razie... Tak rzeczysta, że i tak widać się. Na razie spacerek. Nie no szok. Będę zaraz testować kufana kawa. Kafa. Czyli kawę po turecku. Coś w tym stylu. I dostałam ostrzeżenie od pani, że będzie okropna. Rafał wybrał taką kawę. Lokalne piwko. Przesiedliśmy się do stoiczka z takim widokiem, że po prostu zaraz padniecie, ale tutaj muszę przyznać, że kawa Rafała jest mega dobra. Wsicko, lokalne bardzo dobre, piwko. Lokalne piwo, takie źródlane, czyste, to bardzo dobre. Bardzo smaczne. Kawy jeszcze nie testowałam, ale jest to moja kuwana kafa. Tak jest, za euro 20, więc w ogóle cena ale mega. Widoki, zobacz, szczególnie, że mamy widoki. Taki widok. Tutaj przed nami jest najpiękniejszy. No. No. Tu słów brakuje, naprawdę. Co tu dużo mówić? Jeszcze nie dotarliśmy ze Starego Miasta, przywitaliśmy się na razie z morzem i próbujemy uwierzyć, że naprawdę tu jesteśmy. Przed chwilą spróbowałam kawę i powiem wam, że ja w sumie często piję taką fusistą, więc ta mi smakuje. Jest mega mocna, ale jest naprawdę okej. Okay. I na, szczególnie na taki dzień, jak dziś czuję, że jest mocna i tego potrzebowałam. O, ciebie też obudziło. Złapał nas na spacerze deszczyk, ale mówiąc szczerze, to chyba jest teraz jeszcze bardziej przyjemniej niż wtedy, kiedy nie padało. O ile to w ogóle można nazwać deszczem. Takie pokropywanie tutaj. Tak, ale te chmury tak się mega, mega obniżyły. Wygląda to niesamowicie. Niecodziennie. Spacerujemy sobie teraz po porcie i zmierzamy w stronę Starego Miasta. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej vlogów z Czarnogóry i nie tylko, to zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwoneczek. Tak właśnie, o, taki ding mały dzwoneczek. Będzie wam dzwonił, jak będą nowe filmy. Co za kolor wody, teraz to jest po prostu turkusowa. Niesamowicie. Trafiliśmy na kolejną plażę. Skałki. A, to jest normalnie stanowisko. Oficjalne kąpielisko. Tylko może już nie o tej porze. Jeju, jeju, jakie uliczki. O, ja się kocham takie miejsce. Nie no, Rafo. Bajka. I ta wieżyczka tam. O nie. Ale magicznie. Wow. Z kamerków. Piękne. Zobaczcie, jak wyglądają te uliczki. Jakie to jest urochliwe, malownicze. Nawet powiem wam szczerze, że jakby w obiektywie kamery to tak nie wygląda, ale jest mega, mega urochliwie. Jak ulica ta. Przekątna czy tam pokątna w Harry Potterze. Pięknie. Bardzo ładne. Słuchajcie, zobaczcie, to jest biznes dzieciństwa. Ja kiedyś malowałem kamyczki i zacząłem z kuzynem sprzedawać na plaży. A oni podłapali ten pomysł. I teraz zobaczcie, mają tu
wielkie gabinety swoje. Też bym takie miał, gdybym sprzedawał dalej kamyki na plaży. Znaleźliśmy kilka lokalnych smaków w piekarni, tutaj na Słono. Już mamy spakowane i jeszcze będziemy próbować grillucie jakieś chyba z trzech rodzajów mleka desery. Także zabieramy ze sobą do hotelu. Pada coraz mocniej, ale w sumie naprawdę nam to nie przeszkadza, bo można się przynajmniej troszeczkę schłodzić. Przy samej wodzie powstaje mnóstwo nowych hoteli, także być może jest tak, że nie tylko my dopiero się zorientowaliśmy, że warto tutaj przyjechać. Naprawdę tutaj turystyka się cały czas rozkręca. No wracamy już z takiej konkretnej ulewie, także już teraz ucinamy trasę, żeby jak najszybciej dotrzeć do hotelu. Nadal jest cieplutko, ale już zdecydowanie mniej przyjemnie, bo mega mocno zacina deszcz, także chowamy się do hotelu, za parę minut będziemy na miejscu. Zaczynamy wieczorną ucztę, tak po drodze, co nam się podobało, to sobie dobieraliśmy do torby, jeszcze zrobiliśmy zakupy i mamy tutaj między innymi taką bułę z kurczakiem, już nazwy oczywiście nie pamiętam, ale taki lokalny przysmak, znowu burgerek, tutaj deserek, to pokazywałam, z trzech rodzajów mleka i to się nazywa, to się jakoś nazywa. Bułka z cinką. To takie rulatki. O, no i czekamy na spektakl burzowy. Kierunek. Tak, bo nam tu błyska i za tymi górami tak to niesamowicie wygląda. Om niam. Nie ze całego. A czemu mamy jedną łyżkę? No to dostajesz. Dawaj to. Odcięło nas, położyliśmy się na chwilę i tak oto jest po piątej. I widok za oknem nadal jest oszałamiająco pięknie. Teraz w nieco innym wydaniu świat powoli budzi się do życia. Pod niepełnym wrażeń kładziemy się spać. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie vloga. Zapraszamy do subskrybowania, oglądania innych filmów z Czarnogóry i nie tylko. Zachęcamy do kliknięcia dzwoneczka, jeśli podobał Wam się film. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.